Raz, pamiętasz te czasy, jak tutaj, bo ty spędzałeś tutaj w czasie PRL-u, przyjeżdżałeś tutaj do ośrodka, nie? No, tutaj mieliśmy ośrodek wypoczynkowy Stelwy, po którym podobno zostały tylko... Ja tak ci powiedziałem, że zawsze staram się o tych nazwach nie mówić. Ja wiem, który to zakład, ale nie zdradzam swoich lokalizacji, tak... Z tego, że to są moje jakieś takie małe skarby, o których też niektórzy wiedzą, ale staram się po prostu nie tak łatwo sprzedawać te lokalizacje. Powiedz mi, sobie siedzimy tutaj dzisiaj. Pomoc, o ile ktoś tam dobrze widzi, kończy się praktycznie na wydmach. Kiedyś to tutaj wszystko było zalane wodą, z tego co pamiętasz, tak? Woda dokąd sięgała? No, ta woda sięgała, że była na Pomoście. Na Pomoście była. Nawet był czas, że była na Pomoście, ale to były tam... Pomost takie... jakieś 40 metrów, może... No może 50, ciężko mi to oszacować. Ale za to się plaża wyrobiła, ale ubytek wody jest znaczący. No niestety. 1,30 m na pewno woda spadła. Można powiedzieć, że to przez działania człowieka. I właśnie to miejsce zaczęło obumierać. W czasach PRL-u kwitnące z pewnego okręgu. Tutaj ludzie zjeżdżali na wczasy odpocząć. Ty pracowałeś w tym zakładzie bardzo długo, nie? No, praktycznie skończyłem szkołę podstawową i zacząłem się uczyć w tej szkole. To była szkoła przyzakładowa. Tam zdobyłem zawód i pracowałem przez 26 lat. W tym zakładzie jednym? W jednym zakładzie. 26 lat? Tak, bez przerwy. I jak wspominasz to? To był najlepszy zakład chyba w całej Bydgoszczy, a może i nawet... Jeden z lepszych na pewno w Polsce. Tak? Ale pod względem takim, na przykład tu, takiej właśnie, takich rzeczy dla pracowników, czyli tych wyjazdów, mieliście takie ośrodków dwa, tak? Tutaj i w Szalnie. Aha. No. No właśnie, ale dobra, spoko. No nie, nie będziemy mówili, gdzie tutaj, tam, ale... Tam tylko był taki, w sumie, no nie za duże jezioro, ale to było dla wędkarzy stworzone, zarybiane. Były domki, można było wypożyczyć, no, sprzęt pływający. Jak pamiętasz, tutaj mówisz, wody było, równa linia brzegowa szła praktycznie na całej linii tego, tak? Na linii pomostu. A wiesz, dlaczego dzisiaj generalnie to obeschło? Ja ci trochę powiem, bo ty to pewno wiesz, nie... ale ja ci to powiem. Bo tutaj niedaleko powstała odkrywka, czyli coś, co kopią i przerwali prawdopodobnie żyły wodne i ta woda po prostu zaczęła gdzieś tam do tej kopalni uchodzić, a oni ją pompowali, zamiast do jezior pompują ją do rzeki. I prawdopodobnie dlatego to jest główna przyczyna, chociaż nie będę się tutaj prawidłowo wypowiadał, bo generalnie zajmuję się opuszczonymi obiektami i takim przemijaniem generalnie tematyka PRL-u. Że dzięki temu całe miejsce zyskało szeroką plażę, bo taka plaża rzadko się też zdarza. Ty pamiętasz, że ta plaża była wąska prawdopodobnie, nie? No przynajmniej 50 metrów na pewno się linia brzegowa cofnęła. 50 metrów aż? Tak. I pamiętasz, powiedz mi, w tych czasach tutaj, bo ty mówisz o czasach PRL-u, nie? Bo jesteś człowiekiem, który tych czasów troszkę liznął, nie? Słuchaj, ja dzisiaj jak z tobą rozmawiałem, bo czasami sobie wariujemy, bo ja też lubię wariować. Czasami mówimy poważnie, ale widziałem, bo teraz za tych okularów nie widać, ale łezka ci się troszkę uwypukliła, jak jechaliśmy do tego miejsca. Ja ci powiedziałem, że to miejsce, mimo tego, że zyskało taką głęboką plażę, po prostu obumiera. Nie wiem dlaczego, bo mi się tu podoba, bo jest, ta plaża jest fajna, może tej wody ubyło, ale... Ale jest tu, jak widzisz, byliśmy w jednym ośrodku, byliśmy w drugim, a teraz zamierzamy iść do ośrodka, być może twojego, a jeżeli twój jest wykupiony, to pójdziemy do podobnego ośrodka, który po prostu jest niedaleko. Nawet samo miejsce tutaj jest tak wspaniałe, że też możesz coś powiedzieć. Temat związany z twoją tutaj osobą, która się tu pojawiała jako pracownik tego zakładu. Przybywałeś do tego miejsca i pewno wspominasz tu miłe czasy. Ile razy tu byłeś? Ojej, nie pamiętam, ale na pewno... A wybierałeś ten ośrodek zamiast tamtego drugiego, co mieliście? To znaczy tamten nie jest taki typowo ośrodek. No, można sobie wypocząć, kto lubi łapać ryby. Tamten był stworzony typowo dla wędkarzy. Aha, dla wędkarzy. To nie był taki ośrodek rekreacyjny jak tutaj? Też były domki jakieś tam, w których można było sobie mieszkać normalnie, ale tam głównie jechali wędkarze. No, no. I tutaj pewno były najwspanialsze lata twojego życia, z tego co mi mówisz, nie? W tamtych czasach, w tych czasach PRL-u zauważyłem, że te zakłady pracy nie szczędziły na tym, żeby ten pracownik był zadowolony, nie? Dzisiaj takie rzeczy się nie zdarzają, co? To znaczy się, ja wiem, że w czasy pod gruszem to były takie, że nam starczyło na opłacenie kolonii, na opłacenie tych czasów i jeszcze jakieś tam grosze zostawały, które wpływały na konto, no
ze środków socjalnych zakładu. Słuchaj Maras, może zapraszę Cię do tego zakładu, do tego ośrodka, bo dzisiaj byliśmy już w jednym i zrobiło na Tobie to trochę szare wrażenie, no bo zobacz, takie piękne miejsce, które rozwija się w latach, nie wiem, w których, 60., 70., 80., 90. No akurat ja tam pracowałem od 80., zacząłem naukę od 80. roku, no a pracę zakończyłem w 2002 roku z tego względu, że cała produkcja przeszła do Chin i Zachód się rozsypał, zwalnienia grupowe. Maras, ej słuchaj, dochodzimy do tego Twojego ośrodka, zobacz. W centrum, kurde, miejscowości, taki wielki, kurde. No właśnie, aż mi się kręcił zawód. Ej, spokojnie, Maras tutaj, kurde. Maras jak zwykle zebrał towarzystwo. A słuchajcie, a ty pamiętasz ten ośrodek? Coś tam przed chwilą powiedziałaś. Ale to jest, ale słuchaj, ty też, wiesz, wyglądasz... No właśnie, a nie wiem, tak odbijają. Tak odbijają, nie zaurocz się czasem, albo nie zakocham. No właśnie... Za późno? Maras, słuchaj, wchodzimy do tego, kurde, wielkiego tego? Oczywiście. Dobra, to wejdziemy do kuchni. Słuchaj, tam się ponoć bawiłeś, tam jest ten, tu są... A gdzie spałeś? Tutaj w tym, czy w tym? W każdym jednym. W każdym jednym? W każdym jednym? Zapytaj, gdzie go nie było. No. Maras, słuchaj, powiem Ci tak. To jest naprawdę wielkie... To jest mega wielki ośrodek, Ci powiem. Ty macie miejsca, gdzie żonę szukałem na ławkach. Ale powiem ci szczerze. Powiem Ci szczerze, mógłbyś trochę właśnie tak historycznie to wspominać, wiesz? Tutaj z tego balkonu ostatniego zajebali mi, kurde, zajebistą koszulkę. Tak? Tak. A słuchaj, ale zobacz, powiedz mi, dlaczego taki wielki ośrodek nagle został zupełnie sam? Zobacz, że to jest 150 miejsc noclegowych, to jest mega dużo pokoi, dwupiętrowe. Ja wejdę do środka, bo zaraz będzie, po prostu zaraz, wiesz, będzie rozbeszony. Ja wchodzę do środka, Maras, znający życie towarzyskie, przygarnął też koleżanki do zwiedzania, więc ten reportażek troszkę pociągnę sam. Tak to wygląda, wielkie korytarze, łóżka. Maras, patrz, cały stan jest tutaj. Tu jest wszystko. To jest wszystko. Zobacz to. Patrz, to są całe pełne pokoje. No ale za zamkane. Tutaj, kurde, tutaj prawdopodobnie z żoną siedziałeś, nie? Też. No nie, tu wszystko, tu można... Zobaczcie. Tu można dzisiaj zrobić imprezę. Ja bym był nawet za tym, żeby to zrobić imprezę. Choć wejdziemy do tego miejsca, gdzie robiłeś ten, mówiłeś po tańcówki, nie? Tu prawdopodobnie na tych huśtawkach mogłeś wtedy po prostu, wiesz... A ona chyba jest obrodzona. Jest droga na plażę Telfoską. Dobra, to idziemy na tą plażę. Na którą po drodze wzykałem na żonę, bo dzieciaki spały i przewieździałaś to teściowa. Tak? Ale to wspomnienie masz naprawdę miłe, nie? Żona była pukana na moje natury. I tak powstał Radek. O kurde. Pozdrawiamy Radka, mam nadzieję, że kiedyś obejrzy, a jak nie obejrzy, to niestety... To nie jest tak źle zaniedbane, zobacz, to nie jest aż takie złe, nie? Raczej, to jeszcze jakby wykupił, to jeszcze tutaj... Tak, ale dobra, chodzimy na ten pomost. Ten pomost to jest, kurde, ten. Tutaj się wyłania sylwetka budynku pierwszego. Wszystkie pokoje są naprawdę w dobrym stanie. Tutaj, kurde, mieli... Tu ośrodek miał generalnie swoją własną plażę. Swój pomost. Ośrodek się składa z czterech takich sypialnych budynków i z głównego obiektu, do którego mam nadzieję, że pójdziemy z Marasem. Maras, pamiętasz, jak wchodziłeś na ten pomost? Jakbyś tak zaliczył, to byś miał szczupaka. Dzisiaj jakbyś tak zaliczył, to byś miał szczupaka niezłego. A dzisiaj można powiedzieć, że pomost tak samo jak tamten pomost główny stracił swoją ważność, bo obniżająca się woda także odsłoniła całą konstrukcję tego pomostu i pomost jest dzisiaj na lądzie. On ma naprawdę co pokazać, wiesz, to jest naprawdę... Ja na niego mówię Sean Connery. To jest idealna twarz. Poczekaj, Maciej, tylko wejdziemy jeszcze na sekundę. Agent 007 Jej Królewskiej Mości. Patrz, jak się wyłania ten ośrodek. Maras, patrz. To jest niesamowite, patrz. To jest piękne. Maras, tutaj, kurde... No wyłoń tą łezkę, no kurde, no. Jak mi to mówiłeś, to kurde wyłoniłeś, a tutaj już wiesz. Dobra, Maras, idziemy do środka jeszcze, nie? Jest to taka przechadzka między... mieszkalnymi takimi kwaterami w ośrodku. Ośrodek nie jest jeszcze tak mocno zniszczony, ale my zmierzamy do... Chciałbym jeszcze wejść do obiektów stołówkowych i tam, gdzie Marek także mi opowiadał, że przeżywał wspaniałe chwile na imprezach. Tutaj
Tutaj jest masa pokoi. Raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć pokoi, łazienka. I to wszystko naprawdę jest w dobrym stanie. A tutaj główny hol i recepcja tego ośrodka. I mam nadzieję, że coś jeszcze w duszę Marka na wspomnienia związane właściwie z tym obiektem perelowskim, w którym czas tak fajnie spędzali i po prostu było super. Mara, spasz, tutaj chyba tańczyłeś na dancingach, nie? Piękna sala, stołówkowa, ale także z opisu. Wiem, że tutaj były imprezy. Tutaj był... Nie, to jest wyłączone. Tutaj mamy kuchnię. Zostałe pozostałości. Nawet pies. Mara, zobacz, tu jest jeszcze piec. No widzisz. Idziemy tu? Bo tu jest ciemno. Świecisz ładnie. Bo jeszcze rady. To jest straciło po nie? Wiesz, właściwie tak, ale to jest obiekt perelowski jeszcze, więc ciężko powiedzieć, dlaczego stracili tą kasę. Chłodnia. Zobacz, ile szklanek, patrz. Taki magazyn podręczny, naprawdę pełno sprzętu. I następny magazyn podręczny. I też pełno sprzętu. Została nawet recepcja oryginalna. Ale co tu będziemy dużo mówili? Może wyjdziemy do góry, bo tam jest ta... Co? Piłkarzyki są jeszcze. Bierzemy je? No tam raz, no te fanty to sobie wyjdziemy później. Ale chodź do góry, do tej sali kominkowej. Maraz, ale tutaj powiedziałeś teraz o sali kominkowej. Wejdźmy tutaj, bo ośrodek naprawdę jest w bardzo dobrym stanie. Jest w mega dobrym stanie. Patrz, Maraz! Nie uwierzysz, co tu jest, to są jakieś gry. Patrz, jakiś kurwa brykiet. I tu jest ta sala kominkowa. Tu też mieliście imprezy? Tak, byłam. Byliście te, i co, były tu imprezy? Nie, ograłam ten. Ej, zobacz, Maras. Ej, rozpalimy sobie kominę? A nie ma piłeczki. Ej, rozpalimy sobie kominę? Tak? Czyli wy ten ośrodek też pamiętacie? Ja nie. No, Maras. Ej, pasujesz na tym samochodziku. Kurwa, jesteś kurwa pan samochodzik. Zobacz, tu kurde jest cały kurde bar. No przecież to jest wszystko, ma raz oryginalnie zachowane. Powiedz mi, czy to jest coś zmieniane od czasów PRL-u, czy to tak było? Nie, tutaj tak było. Tak. Było tak? Tak? I co powiedz, tu przeżyłeś najwspanialsze chwile swojego życia? Najwspanialsze chwile swojego życia, co? Maraz, mam nadzieję, że rozpalimy dzisiaj kominek. Będę kończył, to po prostu bateria mi siada. Bateria pomału klęka, ale takie wspomnienia są Marka z tego środka. A ja po prostu jestem w szoku, że takie miejsca po prostu zanikają z mapy, z potencjałem można powiedzieć. My za chwilę zapalimy w kominku. Tak to wygląda, jak wygląda. Do usłyszenia w następnych moich odcinkach śladami PRL.